Rada Dialogu Społecznego w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego za zamkniętymi drzwiami. W środę do udziału w Radzie zaproszono parlamentarzystów, a także niektórych przedstawicieli strony społecznej. Przed Urzędem Marszałkowskim protestowała duża grupa mieszkańców, m.in. Mikołowa, Orzesza i Bełku. My mieliśmy nadzieję, że pierwszy raz tutaj w historii tej inwestycji wreszcie będzie możliwość jakby rozmowy, zadania pytań. Natomiast okazuje się, że kolejny raz jakby nic się nie zmieniło, tak? Jesteśmy jakby traktowani jako bardzo niewygodna strona tego dialogu społecznego. Do udziału w Radzie zaproszono też ministra Marcina Horałę. Ten jednak nie pojawił się osobiście, a połączył przez internet. Media nie mogły jednak wysłuchać, co ma do powiedzenia. Oczekiwalibyśmy, żądamy tego od ministra, żeby zaczął rozmawiać z ludźmi. Z ludźmi, którzy cierpią, którzy się boją, którzy tracą majątek swego życia przez bezdusznie wytyczane kredką trasy przebiegu kolei dużych prędkości. Stop dla takiej władzy i stop dla takiego podejścia do rozmowy z ludźmi. W ramach budowy kolei dużych prędkości w samym województwie śląskim ma być wyburzonych około 500 domów. Choć jak przekonuje CPK, ta liczba najprawdopodobniej będzie mniejsza. Po tym jak ogłosiliśmy wariant inwestorski na koniec marca, w spółce CPK rozgrzały się telefony. Było ogromne zainteresowanie ze strony mieszkańców i bardzo wiele osób pytało o warunki tego przyszłego programu dobrowolnych nabyć, czyli w jaki sposób będziemy kupowali nieruchomości pod naszą inwestycję kolejową na Śląsku. I ponad 100 osób, mogę to dzisiaj powiedzieć, zadeklarowało, że jest zainteresowana udziałem w takim programie. CPK zapowiedział, że zamierza wykupywać nieruchomości po wyższej cenie niż rynkowa. W przypadku działek ma to być 120%, a w przypadku domów 140% wartości.